No, jestem bardzo zawiedziony, bo nie spodziewałem się tak słabego naszego meczu. Do tej pory graliśmy na bardzo małej ilości błędów i rzeczywiście to nam przynosiło dobrą grę i sukces, natomiast tutaj popełniliśmy strasznie dużą ilość błędów. No i w prosty sposób pozwoliliśmy na wyprowadzenie paru kont i zdobyć bramkową dla Gwardii w bardzo prosty, łatwy sposób. No tutaj należy pogratulować Gwardii, bo rzeczywiście zagrała się dobre zawody i w obronie i w ataku, bardzo równe. Natomiast my żeśmy nie wykorzystali swojej szansy i no tutaj musimy przygotować się na następny mecz, aby tę porażkę odrobić jak najszybciej. W imieniu zespołu chciałem podziękować drużynie z Kwidzyna za walkę, za nieustępliwość przez 60 minut. Myślę, że to spotkanie mogło się podobać kibicom. Dużo walki i tak jak trener wspomniał, te nasze kontry myślę, że wzięły się przede wszystkim z konsekwencji i determinacji naszej w grze w obronie. Wychodziliśmy do kontrataków, zdobywaliśmy w drugiej połowie zwłaszcza ważne bramki, które pozwoliły utrzymać tą kilkubramkową przewagę. Dowieść ją do końca. Naprawdę duże słowa uznania dla naszego zespołu za wytrzymanie też presji, która w ostatnim czasie była troszeczkę większa na nas, zwłaszcza po tej porażce tutaj u siebie na inaugurację z Chrobrym. Pokazaliśmy, że mamy dobry zespół, dojrzały i mam nadzieję, że będziemy w następnych meczach kontynuować zwycięską pasce. Dziękuję. Gratuluję Gwardii zwycięstwa. Na pewno go bardzo potrzebowali. Z naszej strony w porównaniu do poprzednich lat na pewno poprawiliśmy się w dniu dzisiejszym w obronie, bo poprzednie lata traciliśmy tutaj po 30 parę bramek. Na pewno było lepiej, ale naszym problemem było dzisiaj był atak. Tak jak trener powiedział, zrobiliśmy dwa razy więcej błędów niż zwykle. Gwardia grała bardzo aktywnie, cały czas graliśmy w ataku pod presją. Nie mogliśmy swobodnie rozgrywać piłki. No i stąd się wzięły nasze błędy, których na ogół nie popełniamy. Na pewno musimy przeprowadzić analizę tego meczu i na spokojnie wyciągnąć z niego wnioski. To na pewno było bardzo ciężkie i wyrównane spotkanie od pierwszych minut. Kwidzyn postawił bardzo twarde warunki w obronie, stąd też taki dość niski wynik. W ataku mieliśmy problem się przebić, ale w obronie zagraliśmy naprawdę konsekwentnie. Agresywnie, nie staraliśmy się po prostu nie dopuścić do czystych rzutów Kwidzynian. Udawało nam się to i stąd też może te błędy takie, czy wymuszone, niewymuszone, i mogliśmy z tego pociągnąć kilka razy kontrę i to nam dało taki trochę spokój, bo jednak w tym ataku aż tak dobrze się nie układało, żeśmy rzucali ze wszystkiego. I bardzo nas cieszy na pewno to zwycięstwo, bo jednak po dwóch pierwszych porażkach już tak patrzyło się na tabelę z takiego miejsca, gdzie jeszcze nigdy chyba nie byliśmy. Nie pamiętam takiego miejsca, żeśmy byli ostatni. Więc na pewno te trzy punkty cieszą i jedziemy po prostu z podniesioną głową do Gdańska.